Witajcie, w środowy wieczór na Emirates Stadium dojdzie do pojedynku 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Arsenalem i Barceloną, czyli dwóch drużyn grających najefektowniejszą piłkę w Europie. Arsenal w ostatnich tygodniach jest w całkiem niezłej formie. Obecnie traci już tylko 4 punkty do liderującego w Premiership Manchesteru United. Dodatkowo podopieczni Wengera zagrają w finale Carling Cupu. Najważniejsze dla tej drużyny był powrót po kontuzjach wielu czołowych zawodników, w tym Van Persiego i Fabregasa. Natomiast Barcelona ostatni weekend zremisowała w Gijón z tamtejszym Sportingiem 1-1, przerywając swoją doskonałą serię 16 kolejnych ligowych zwycięstw. Jednak w tym meczu trener Guardiola dał odpocząć kilku swoim czołowym zawodnikom właśnie z myślą o środowym spotkaniu. Co do samego pojedynku tych drużyn, spodziewam się, że to Barca będzie dyktowała tempo i warunki gry i już w tym pierwszym spotkaniu powinna sobie zapewnić przewagę przed rewanżem na Camp Nou. Zapraszam na projekt TipTip, którego sponsorem jest firma TipSport.